Cześć, witajcie. Dziś opowiem Wam o pierwszym dniu lata na Islandii. Pierwszy dzień lata na Islandii jest to święto państwowe, jest to dzień oznaczony na czerwono w kalendarzu. W tym dniu również nie pracujemy, no zależy jeszcze gdzie, ale wiadomo, szpitale czy policja i takie różne miejsca pracują, ale normalnie pracownicy mają dzień wolny i właśnie to święto obchodzone jest po 18 kwietnia, w pierwszy czwartek po 18 kwietnia. W tym roku dzień wypada na 25 kwietnia, na ogół było to około 20-21, ale akurat w tym roku wypadło to troszeczkę później. No troszeczkę później i mam nadzieję, że pogoda dopisze, ponieważ dziś, 24 właśnie kwietnia 2019, pogodę mamy niezbyt optymistyczną, ponieważ pada, mży i jest zimno i pochmurno. Święto właśnie obchodzone jutro, czyli pierwszy dzień lata, na Islandii ma wiele różnych ciekawych tradycji. Dawniej obchodzono ten dzień niemalże jak Wigilię i wszyscy robili właśnie sobie przerwę w pracy, a dookoła sobie ludzie rozdawali różnego rodzaju prezenty. Być może do dziś właśnie dlatego zostało, że jak kogoś spotkamy, to życzy mu się wesołego, miłego dnia lata, żeby każdy miło go obchodził, żeby to był dla każdego bardzo miły i ciekawy dzień. No prezentów wiadomo, już tak w mieście się ludziom nie daje, ale dawniej, może na farmach właśnie, kiedy to ludzie przestawali pracować, czy dzieciom, czy między sobą ludzie mogli dawać jakieś takie prezenty, aby lato było właśnie mile przywitane w kręgu właśnie znajomych czy rodziny. Jednakże do dziś zachował się ten zwyczaj obchodzenia tego święta. Uważam, że to jest bardzo fajne, bardzo miłe. Jednakże jak przyjeżdża się z Polski, jest to bardzo dziwne, ale patrząc na to, że Islandia w swojej strefie klimatycznej jest na ogół chłodem powiewająca, jest to bardzo miłe święto. Tradycyjnie ten pierwszy dzień lata był poświęcony dzieciom oraz młodym kobietom i najmłodsi tego dnia byli szczególnie rozpieszczani, zaś niezamężne kobiety często przyjmowały oświadczyny ze strony swoich wybranków. Także widzicie, kiedyś dawno temu był to piękny dzień, prawie jak walentynki, można było się oświadczyć swojej wybrance. Chociaż właściwie na Islandii, ponieważ panuje równouprawnienie, kobiety zawsze były wyzwolone, być może, że to i kobiety w dawnych czasach oświadczały się swoim partnerom. Tego nie wiemy. Srogi klimat właśnie Islandii jest taki, że lato nie przypomina lata jeszcze w kwietniu. Za oknem jednakże w tej chwili mamy jakby początek wiosny, zrobiły się piękne zielone dywany, pączki drzew, krzaków zaczęły właśnie puszczać swoje listki. Wygląda to bardzo ładnie i bardzo przyjemnie. Czasami zdarzały się takie lata, że niestety w czerwcu dopiero listki pojawiały się na drzewach i wówczas było niestety ale zimne, nieprzyjemne lato. W tym roku w kwietniu już mamy ładne zielone dywany. I jest to bardzo miłe. Mają taką właśnie tutaj jeszcze ciekawą tradycję, która właśnie mówi o tym, że dobry znak, żeby było ciepłe, fajne lato islandzkie, to będzie wystawienie miski z zimną wodą. Miski z wodą za okno i jeżeli w dniu poprzedzającym właśnie pierwszy dzień lata miska nam zamarznie, że jest przymrozek w nocy, to właśnie zwiastuje taki wspaniałe lato, że będzie bardzo przyjemnie, że będzie słoneczne, ciepłe, islandzkie lato. Dawniej również ludzie gromadzili się i spędzali ten czas wspólnie, czytali książki, czytali swoje sagi islandzkie, poezję. Na pewno kobiety też robiły sweterki tradycyjne na drutach, i po prostu miło siedzieli, śpiewali i biesiadowali i po prostu wspaniale spędzali ten właśnie czas, świętując pierwszy dzień lata. Dziś ten dzień obchodzi się właśnie na dworze, jeżeli jest oczywiście lato, piękny dzień lata, prawda, jeżeli jest pogoda ku temu.
Są różne imprezy w Reykjaviku właśnie w centrum i głównie dla dzieci, czy trampoliny, czy jakieś karuzele. To wszystko właśnie zawsze tam jest. Jutro ma być parada, z tego co słyszałam od sąsiadki, nie mam tego potwierdzonego, ale właśnie mówię, jeżeli będzie ładna pogoda, to ten dzień na pewno będzie ładnym dniem. I nawet jeżeli nigdzie nie pójdziecie, w sensie tutaj do miasta, to warto na pewno wyjść na spacer, przejść się do parku, cokolwiek zrobić, aby właśnie nabrać pozytywnej energii, bardziej optymistycznego podejścia do życia islandzkiego i po prostu zregenerowania się troszeczkę. I tego Wam życzę właśnie w tym nadchodzącym dniu pierwszego lata, abyście byli bardziej optymistyczni i po prostu z większym uśmiechem podchodzili do życia. Subskrybujcie ten kanał 66 stopni, kliknijcie oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I to na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.